Jest podcast o Japonii, na który zapraszają Joanna i Konrad. Mamy teraz taki niecny plan, żeby zarazić was japońskim bzikiem. Dzień dobry państwu. Te dosyć wysuszone samoloty, moim przekonaniem, są bardzo wygodne. Mają szerokie siedzenia, które dla mnie są o wiele bardziej atrakcyjne niż super krótki, bezpośredni lot ciasnym drinkiem. Dla jednego kilkanaście godzin na Szeremetiewie, gdzieś tam zawiniętym w śpiwór pod okienkiem tranzyty, nie będzie kłopotem i nie będzie obciachem. Dla kogoś innego, nie, matki na przykład podróżującej z dzieckiem, wylądowanie jak najszybciej, gdzieś tam zakotwiczenie się w hotelu będzie priorytetowe. Ale innym razem, kiedy nocowaliśmy u znajomej z Airbnb, nie znaliśmy jej dokładnego adresu, bo umówiliśmy się na stacji metra, ponieważ w Japonii troszkę trudno jest trafić pod dany adres. W związku z tym umówiliśmy się z koleżanką na stacji metra czy kolejki, ona miała nas odebrać i zaprowadzić do siebie do domu. I w związku z tym nie wpisaliśmy adresu tam. I to było chyba jeden z pierwszych naszych wyjazdów do Japonii. I pan właśnie w tym okienku, gdzie się pobiera odciski palców, zdjęcie, zwrócił mi uwagę, że nie mam nic wpisanego w tej rubryczce, gdzie ja tam będę mieszkała, bo przecież może, nie wiem, mogłam parasolkę zgubić i będą chcieli mi ją odesłać albo coś w tym stylu. Podróż samolotem jest uciążliwa z kilku przyczyn. Przede wszystkim jest mega sucho na pokładzie, więc trzeba dużo pić. I to nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy lubią pić dużo piwa czy innych alkoholi, bo to jeszcze bardziej wysusza, ale no, po prostu powietrze jest mega suche i trzeba pić najlepiej wodę niegazowaną, oczywiście ewentualnie jakieś soki. Czasami zabieram też czapkę. Ja już należę do tych osób, które dosyć cierpią w klimatyzacji i w ogóle w niskich temperaturach. Wszystko poniżej 25 stopni to jest dla mnie zimno. A już parę razy się załatwiałam w samolocie, że nawiew, w którym nie byłam w stanie jakoś tam sterować klimatyzacji, nawiał mi na czoło. Więc zawsze mam bluzę z kapturem i czapkę. Bardzo często nasi rodacy lubią wozić ze sobą jedzenie, no bo przecież takiego jedzenia w Japonii nie ma, prawda? Więc jak oni przeżyją te dwa czy trzy tygodnie, czy więcej, bez polskiej kiełbasy, bez wędliny. No właśnie. A drugi temat to są znajomi, których się tam odwiedza, bo całkiem sporo już mamy jakichś tam kontaktów, ludzi, którzy są w Japonii. No i oni też tęsknią za tymi naszymi swojskimi wędlinami, produktami. Dlatego nie był w Japonii ten, kto przynajmniej raz nie przemycił kabanosów. Dobra, to co? To przylecieliśmy w końcu do tej Japonii, przeszliśmy przez bramki, odebraliśmy bagaż, napiliśmy się wody. I idziemy zwiedzać, albo idziemy na yakitori. Yakitori, ale zanim pójdziemy na yakitori, przydałaby nam się gotówka, żeby kupić bilet, żeby dojechać w ogóle gdzieś z tego lotniska na miasto. I tutaj też od razu taka podpowiedź, szukajcie bankomatów oznaczonych Seven Holdings. To są bankomaty, które obsługują polskie karty, nie ma z nimi kłopotu. Wylądowaliśmy pewnie w Tokio, ewentualnie gdzieś tam w Osace, no i wszyscy się zachwycają, wychodzą na ulicę, mówią, jejku, zobacz, jedzie ciężarówka i gra melodyjkę, albo czemu ci ludzie tak śmiesznie tutaj chodzą, albo co oni do nas krzyczą w tych sklepach. No i dobrze, i teraz pytanie numer jeden, które się pojawia, to ale dlaczego tak drogo? Dlaczego tak drogo? No, trzeba utrzymać tą infrastrukturę. No, ale zła odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź jest, słuchajcie, wcale nie jest tak drogo, bo co prawda się okazuje, że za tydzień mniej więcej około 1000 złotych trzeba zapłacić. Tutaj nie ma co specjalnie kombinować, szukać, gdzie te vouchery można nabyć, ponieważ ceny tak czy inaczej są sztywne, państwowe, zablokowane, urzędowe, więc gdzie byście tego nie zamawiali sobie, tego vouchera, gdzie byście nie zamawiali sobie tych przejazdów, to zapłacicie tak naprawdę circa about tyle samo, może tam jakąś tam plus minus kilkanaście złotych, bo na przykład jedna firma wysyła kurierem, a inna wysyła Pocztą Polską i to będzie ta różnica w cenie. Natomiast, tak jak wspomniałem, około 1000 złotych za tydzień nielimitowanego korzystania z pociągów. Teraz okazuje się, że drugie tyle musimy wydać na same pociągi i to nas dołuje. No tylko, że musimy się ustawić w odpowiednim kontekście i musimy pamiętać o tym, że podróżowanie i w ogóle transport w Japonii to jest jedna z rzeczy najdroższych, które tam są i również są to rzeczy najdroższe dla Japończyków. Także jak żeśmy spotykali na przykład
poznanych ludzi w internecie w Japonii i na przykład oni dojeżdżali do nas z jakiegoś tam sąsiedniego miasta, to oni wcale potem nie wracali do domu shinkansenami, tylko kombinowali jakimiś lokalnymi połączeniami, osobówkami po to, żeby właśnie również nie zapłacić jakiejś mega fortuny. Czyli reasumując, wcale nie kupujemy biletów na pociąg, tylko kupujemy sobie czas, który możemy poświęcić na zwiedzenie na przykład zamków Himeji, czy jakichś kolejnych fajnych miejsc atrakcji, do których nas pociągi dowiozą. Sprawdzałam przed chwilą, grupa liczy ponad 3800 członków na chwilę obecną i cały czas przychodzą nowe zainteresowane osoby. Widać, że Japonia to cel waszych wycieczek na serio. I w tej naszej grupie jest cała masa fantastycznych ludzi, którzy opowiadają o swoich przygodach, którzy odpowiadają na pytania i pomagają wszystkim zorganizować ich super podróż życia. To hotele kapsułkowe. Wszyscy nas o nie pytali, zwłaszcza po tej pierwszej długiej podróży do Japonii. Trochę się tych kapsuł obawiałam. Głównie dlatego, że boję się zamkniętych przestrzeni i bałam się, że będę się tam czuła źle, żeby nie powiedzieć, że jak w trumnie, no bo to tak wszyscy porównują te kapsuły do trumien. Taka słynna jedna chyba z najsłynniejszych sieci Nine Hours, która oferuje bardzo nowoczesne kapsuły. Wszystko w tych hotelach jest takie super białe i błyszczące. Wygląda trochę jak scenografia z filmu science fiction. To w tej sieci średnio kapsuła kosztuje od 150 do 200 zł za osobę. I mam takie zdjęcie, kiedy leżę sobie w tej kapsule i sfotografowałam wejście i w tym moje stopy i widać, że tam jeszcze sporo miejsca zostało. Było na tyle dużo miejsca, że zabrałam ze sobą do środka laptop, który mogłam sobie podładować, bo było gniazdko i plecak fotograficzny i to wszystko się mieściło, jeszcze miałam kupę miejsca. Był też nawet tam telewizor, którego się słuchało przez słuchawki, żeby innym nie przeszkadzać. W ogóle następnego dnia miałam zaklepany nocleg w super hotelu, bo to, co zaszczędziłam na kapsule, postanowiłam wydać na kolejny nocleg cały ten budżet, więc trochę taką jakby chciałam nagrodę mieć, że jak będzie strasznie w tej kapsule, to mam w perspektywie ten super nocleg i rzeczywiście był super, super, ale nocleg w kapsule okazał się fajny i ten eksperyment był mega udany i serdecznie wam polecam. W Japonii jest taka fajna opcja, że jeżeli pokój nie sprzeda się i to jest wiadome już w danym dniu, to hotelarze te pokoje wystawiają na wyprzedaż, można tak powiedzieć, czyli przeceniają. Przeceniają je już często rano tego samego dnia lub po przekroczeniu południa mniej więcej, a jeszcze bardziej przeceniają je wieczorem. Mianowicie, kiedy wiedzą, że około 18-19 nikt tego pokoju nie wynają, to można go naprawdę bardzo tanio na tą resztkę wieczoru wynająć. Nigdzie podróżując po całej Japonii, nie spotkaliśmy się z czymś takim. W Osace naprawdę, tak jak mówią, że warszawiacy to kombinatorzy. No to można powiedzieć że o Japończykach, że mieszkańcy do Tonbori to strasznie kombinatorzy. Oni potrafią jeden pokój na cztery podzielić, żeby to opchnąć jako noc w hostelu. Teraz będą te troszeczkę tańsze opcje. Zdarzało nam się naprawdę w różnych warunkach nocować, między innymi w tak zwanych hosteru, czyli hostelach. I te hostele bywały różne. Niektóre bardziej takie na modłę naszą zachodnią, czyli pokoik z wykładziną, w środku łóżko piętrowe, ale też wiele z nich ma opcję pokoiku, bo trudno to nazwać pokojem w stylu japońskim, czyli, nie wiem, 2-3 metry kwadratowe podłogi ułożonej tatami i czasami jest to naprawdę oszukany, nie podwójny, ale taki pseudopodwójny futon. I te 3000 jenów to był naprawdę taki top low cost, który żeśmy zapłacili. I nawet tak jak Japończykom mówiliśmy, że znaleźliśmy taki hotelik, to oni się dziwili, bo tak spodziewali się, że to będzie 4-4,5 tysiąca raczej. Większość osób, których jedzie do Japonii, oglądały Kurosawę, albo przynajmniej oglądały jakieś nowoczesne też filmy japońskie, albo oglądały chociażby Kill Billa. I tacy nam się niezaprzeczalnie z Japonią kojarzy, to są przecież te maty, prawda, tatami. I to są te piękne papierowe przegrody, suwane drzwi, ciągnięcie, tak. I te właśnie tradycyjne, takie mega, mega stare, klimatyczne. Hotele, w których też można się zatrzymać i właśnie przejeżdżamy sobie do Japonii i nocujemy sobie w takim pokoju hotelowym, w którym mieści się praktycznie tylko łóżko, 2,5 metra, prawda, i jakieś mega
mała modułowa łazienka w rogu, ale gdzieś tam tęsknimy za tym przeżyciem właśnie. Kurczę, jesteśmy w Japonii. Gdzie do cholery są te piękne właśnie miejsca z matami, z tymi papierowymi drzwiami? My chcemy takich doświadczeń zaznać, prawda? Ten bulion jest gotowany na kościach ptaka. Wtedy ten bulion determinuje jakby nazwę dania, bo taki ramen nazywa się Toriniku Ramen. Oni dalej mówią, że jest to zupa chińska. Zupa chińska, ponieważ jest to zaadaptowana wersja lamien, czyli chińskiej zupy z ciągniętym ręcznie makaronem. Bardzo często w większości Japonii możecie zauważyć, że na restauracjach sprzedających ramen, na zasłonkach, na flagach, troszeczkę inaczej te krzaki wyglądają, że to nie są chińskie znaki, tylko japoński alfabet, taki bardziej kanciasty do zapisu słów obcego pochodzenia. I tak jest właśnie ramen zapisany. Jest to coś tak fantastycznego, że byłoby grzechem pojechać do Japonii chociaż raz i spróbować tego yakiniku. To, co wyróżnia japońską odmianę, to jest jakość samego mięsa. Czyli jeżeli jesteście fanami mięsa i w szczególności grillowanego, to trudno się tam zawieść, bo yakiniku nie są zazwyczaj najtańszym rodzajem japońskiej restauracji, ale właśnie jakościowo będą bardzo, bardzo dobre. A okonomiyaki to połączenie okonomu, czyli lubić, oraz jaki, czyli smażymy to, co lubimy. Bo, a po polsku można skojarzyć, że najbardziej ekonomiczne, tak? Są bardzo ekonomiczne, natomiast są bardzo treściwe i sycące, a przy okazji pyszne. I to jest kolejna opcja, gdzie w wielu restauracjach można pobawić się w samodzielne przygotowanie potraw. Portugalczycy nauczyli Japończyków smażyć ciasto w głębokim tłuszczu. Tam jest używana jeszcze taka specyficzna technika, że ciasto przed smażeniem zanurza się w lodowatej wodzie i Portugalczycy przypłynęli do Nagasaki i nauczyli Japończyków robić takie właśnie panierki osobliwe, no i potem okazało się, że Japończycy to bardzo chętnie podchwycili i już nikt nie pamięta, że to jest portugalski patent. Teraz wszyscy uważają tempurę za stricte japońskie danie. Ja jeszcze podpowiem, że w słowie tempura pojawia się znak na niebo, bo to moim zdaniem jest niebiańska potrawa. Fajną taką opcją, dosyć budżetową, jest donburi, czyli dania składające się z miski ryżu, na którym są różne dodatki. Moje ulubione to są gyudon i to w różnych takich bardzo fajnych, fast foodowych, acz dosyć wyższej jakości niż to, co my sobie wyobrażamy jako taki zachodni fast food, w knajpkach można zjeść. Można się poczuć jak salaryman, bo pewnie obok nas mnosi panowie, którzy wypadli tak, na lunch. Tak, to jest typowe danie, które dokładnie je się przerwie pomiędzy kolami i ambitami z aktówką pod pachą. Więc bardzo ciasne bary właśnie też, gdzie siedzi przy barze kilkanaście nawet osób. Kąpiele w gorących źródłach, co jest bezpośrednim następstwem, taką spuścizną tego, że na całym terenie Japonii, cały ten obszar wysp japońskich to charakteryzuje się dużą aktywnością wulkaniczną. Następstwem tego jest to, że w bardzo wielu miejscach mamy możliwość dotrzeć do gorącej wody, która się wydobywa spod ziemi, która jest podgrzewana w wyniku właśnie tej wulkanicznej aktywności. Jeżeli zapytamy kogoś, Japończyka, czy w recepcji naszego hotelu, czy znajomego, czy jest tu w pobliżu jakiś onsen, bo chcielibyśmy się przekąpać, to on powie, nie, wiesz co, nie ma, no jedź tam może gdzieś do Beppu albo gdzieś tam, bo tu nie ma. I on może w ogóle nie wpaść na to, że może nam zaproponować jako alternatywę, która jest równie dla nas atrakcyjna, bo poza tym, że wiemy, że woda jest z innego źródła, to sento jest naprawdę mega atrakcyjne, czasami nawet fajniejsze, bo dużo więcej tam będzie takich rzeczy codziennych i spotkam więcej Japończyków niż turystów, więc warto pytać, a może jest sento? Dobra, słuchajcie, może zrobimy taki krótki tour de onsen, bo w ogóle część z was pewnie się zastanawia, jeśli jeszcze nie byliście, jak w ogóle taki onsen wygląda. Przede wszystkim, jakbyście szukali na przykład na mapach Google'a onsenów, czy szukalibyście po prostu drogowskazu, który na onsen prowadzi, to jest oficjalny znaczek, który onsen oznacza i jest to taki emotikon, który przedstawia sadzawkę, z której się para unosi. I to jest bardzo w sposób minimalistyczny, graficzny, przedstawiony takim kółeczkiem na dole i z tego kółeczka w górę trzy falki
pionowo się unoszą. To jest bardzo ważne, bo wiele osób myli ten emotikon z parującą miską z ramionami. To nie jest zupa, tak. Także jak używacie takiego, jeżeli używaliście takiego emotikonu, to tak, to nie znaczy, to nie jest zupa. To jest właśnie ten noc. Niedawno powstało kimono na olimpiadę z polskimi motywami. Jest ono wyjątkowo piękne. Są tam oczywiście, jeśli mnie pamięć nie myli, są tam bociany, maki, takie typowo polskie rośliny. Ale oczywiście nie tylko polskie kimono powstało, ponieważ powstało bardzo wiele innych kimon nawiązujących do tych charakterystycznych motywów z krajów, które wezmą udział w olimpiadzie. Kimono może przede wszystkim oczywiście prócz gustu zdradzić nam po pierwsze wiek, i to mam na myśli wiek na zasadzie, czy jest dziewczyna, powiedzmy, raczej przed 30, czy po 30, szczególnie w przypadku Japonek, umówmy się, czasami ciężko powiedzieć. Po drugie, kształt rękawa powie nam na przykład o statusie małżeńskim takiej osoby, czyli im bardziej zaokrąglony rękaw i im dłuższy, tym młodsza będzie osoba. Takim podstawowym budulcem każdego tsumamizai kukenzashi jest kwadrat tkaniny, większy lub mniejszy, w zależności od tego, jaki chce osiągnąć efekt. Następnie jest on składany w sposób bardzo przypominający origami i następnie tworzy się z niego płatki. Płatków jest tak naprawdę tylko dwa rodzaje w tradycyjnym tsumamizaiku. Jest to maru tsumami okrągły i ken tsumami, czyli tak zwany płatek ostry. I tak naprawdę z pomocą tych dwóch podstawowych form można tworzyć całe wzory. Ty masz na przykład właśnie śliwę zrobioną z maru tsumami, czyli płatków okrągłych, o dwóch warstwach, żeby ten płatek był pełniejszy, ładniej się trzymał. Czyli ile elementów? Ja tych kwiatów śliwy mam tam kilka, a jeden taki kwiatek śliwy ume, czy tam właściwie moreli japońskiej, to ile to jest kwadracików? Taki najprostszy, 5. A mój? Twój ma 3 warstwy, każdy płatek ma 2 warstwy, czyli każda warstwa to jest 10 kawałków materiału, czyli łącznie 30. Ja zaczęłam od razu pracować na bardzo małych kawałkach materiału, to znaczy jest dużo osób, które zaczyna od kawałków 3-4 cm. Ja nie wiedząc co czynię, rzuciłam się od razu na kawałki 2 cm. Więc dzisiaj dla mnie 2 cm to już jest duży kawałek. Najmniejsze w ostatnim czasie bawię się jedwabiem sztucznym, który się nazywa Hitokoshi Chirimen. Najmniejsze kawałki, jakie wykorzystywałam, to jest jakiś centymetr na centymetr. Mój ukochany wzór to jest liść klonowy. Głównym motywem tutaj też tego naszego podcastu dzisiejszego to jest właśnie Japonia budżetowa, bo większość właśnie tych atrakcji, które polegają na podziwianiu naturalnych jakichś tam zakątków, naturalnych zasobów piękna Japonii, no albo kosztuje jakieś symboliczne kwoty, albo wręcz można sobie wejść i zobaczyć coś za darmo. Nawet dzisiaj świeżynka są świetne posty na naszej grupie facebookowej przez Annę wrzucone zdjęcia właśnie jak fotografowała piękne japońskie czaple, albo na przykład żółwiki, które pływają po sadzawkach japońskich i właśnie napisała w komentarzu, że to jest kwintesencja budżetowego podróżowania, że takie rzeczy można upolować po prostu w parkach za darmo. A czy ty wiesz, jaki jest mój najbardziej ulubiony element ogrodów japońskich? Wiem. No. Chodzi o tą bambusową konstrukcję, tą taką a la, nie wiadomo w sumie co to jest, czy to jest jakaś taka... Właściwie nie wiem, co to jest. To jest element, który pokazuje, że wszystko płynie. Tak, i wydaje ten genialny dźwięk, taka bambusowa, pusta tyczuszka, przez którą leci woda i ona właśnie tam ma przeciwwagę, ale po pewnym czasie woda przeciąża tą tyczkę i ona wydaje wtedy taki dźwięk z echo. On jest kultowy, bo po prostu jak zanim pojechałem do Japonii, to myślałem, że tylko to w Kill Billu występuje, ale okazuje się, że Japończycy to bardzo często używają tego w swoich ogrodach i nazywa się to sozu albo Shishidi Odoshi. Beppu mi konkretnie kojarzy się właśnie z onsenami, z polami ryżowymi, z hodowlami kryształów. Jest to... Z tymi jajkami. Tak. Jest to naprawdę fascynujące miejsce, bo tak naprawdę w każdym ogródku, w każdym jakimś takim zielonym fragmencie, także bezpośrednio między budynkami widzimy, że coś paruje. Ja w ogóle się zastanawiam, jak to miasto przetrwało, bo naprawdę ono tak jakby było na gotującej się w wodzie posadowione.
Zanim jeszcze dotrzemy na Okinawę, znacznie bliżej można popłynąć promem bądź przelecieć się samolotem na wyspę, która myślę, że ma już status kultowej w Japonii. Wyspa ta nazywa się... Yakushima. Yakushima, właśnie. I słynie z, no można powiedzieć, japońskiej Puszczy Białowieskiej, czyli najstarszego, pierwotnego lasu, który jest światowym dziedzictwem i który jest chroniony. Yakushima wygląda tak, że znów jest to dosyć duża wyspa, znacznie większa od Sakuradzimy, na której obrzeżu mieszkają ludzie, są wioseczki, natomiast cały środek wyspy porośnięty jest właśnie tą puszczą, taką prastarą i upstrzony jest pagórkami, i to całkiem sporymi pagórkami, po kilkaset metrów wysokości. Warto wspomnieć o tym, że najpierw zaczęło się to od samej pasji do anime i mangi, która gdzieś się tam zaczęła na przełomie gimnazjum, liceum. I dopiero potem z czasem zaczęłam cosplayować, a sam cosplay w Polsce minimum 10 lat jest obecny. Więc w momencie, jak ja pojawiłam się w tym środowisku, to już nie było problemu z nabywaniem na przykład peruk do cosplayu. Coraz bardziej rozwijał się też rynek wewnątrz naszego kraju. Było już całkiem sporo imprez tematycznych i dostępnych konkursów. No, takich rzeczy, których nikt nie potrafi zrobić w cosplayu, to myślę, że powoli już brakuje, bo no, mam znajomą, która dała sobie radę, nawet poradziła sobie z wykonaniem elementów, które lewitują nad jej strojem. Są tam na magnesach jakoś wkomponowane. Czyli naprawdę lewitują, nie są na drucikach przyczepione. No dokładnie. To jest już wyższy poziom zaawansowania. Wyższa szkoła cosplayu. Japonia oferuje mnóstwo fantastycznych miejsc, które chciałabym zobaczyć. Część z nich jest związana z cosplayem w jakiś sposób. Jest park Harry'ego Pottera, jest cały park związany z Naruto. Natomiast są to miejsca takie dalsze na liście, ponieważ moje zainteresowanie po nią nie ogranicza się do samej popkultury i do samej mangi i anime. To chciałabym przede wszystkim jednak zwiedzić te takie najbardziej popularne miejsca. Odwiedzić Tokio, Kyoto, Nare, zobaczyć też Hokkaido, takie, że tak to ujmę, jakieś takie kolebki tej tradycyjnej kultury japońskiej. Opowiadaliśmy o wspinaczce na Fujisan i o przepięknych widokach stamtąd. Mówiliśmy o aktywnym wulkanie Sakuradzima w prefekturze Kagoshima. Opowiadaliśmy o onsenach i małpim gaju Takasakiyama w Beppu. Wspominaliśmy też o wspaniałych szlakach, po których można chodzić i jednocześnie obserwować cudowne cedry, niektóre tysiącletnie cedry Yakusugi na wyspie Yakushima. Dalej pojechaliśmy na jeszcze dalsze południowe archipelagi Okinawa. Tam opowiadaliśmy wam o pięknych sakurach i spłukujących wielorybach, a także o wspaniałym akwarium Chiraumi. Także jak widzicie, Japonia niecała jest zabetonowana. Ja nawet słyszałem, że Japończycy czasami, jak się ich pyta, czy wy byście chcieli wyjechać na przykład gdzieś w jakiś tropiki, albo zobaczyć jakieś naturalne cuda, jakieś lasy deszczowe, albo Himalaje, to Japończycy się pukają w głowę i mówią, ale po co, przecież my w tej Japonii mamy wszystko. Właśnie, to co trzeba zwrócić uwagę, to że ten wodospad nie dość, że jest jeden z największych Japonii, to jeszcze w dodatku nie ma żadnego przełomu, czyli jest to, wyobraźcie sobie, że jest to wielka, gigantyczna skała, która kończy się urwiskiem, i cała rzeka, tak jak płynie po prostu z tej skały, wydostaje się, runie, ona płynie bezpośrednio w dół, prawda? Czyli tutaj nie ma po drodze żadnych skałek, od których ten wodospad się odbija, tylko z samej góry wodospad płynie z wielką strugą, po prostu jakby ktoś zrobił dziurę w hydraulicznej rurze i po prostu cała ta woda wypływała. Można spróbować specjalnego makaronu z omen. To jest taki cieniusieńki, pszenny makaron, który Japończycy często jedzą przy okazji festiwali i jego się je w ten sposób, że on jest spuszczany takimi korytkami z bambusa i się łapie go pałeczkami z tej wody i je się bezpośrednio z tych bambusowych korytek. I to jest taki sposób właśnie wykazania się zręcznością, bo kto nie jest zręczny, to nie zje.
Ja się zastanawiałam tak naprawdę, jak tą waszą pierwszą skumulowaną dzienną trasę zaplanować, bo mogą być dwa warianty, które sobie tak w głowie przemyślałam i które też zresztą jeden z nich zrealizowałam, ale pomyślałam, że fajniej będzie, jeżeli to zrobimy tak trochę od starszych rzeczy, od bardziej klasycznych do tych nowoczesnych. I kiedy już będziecie w okolicach właśnie tych ogrodów cesarskich, które zdecydowanie warto odwiedzić z samego rana, kiedy jeszcze nie jest bardzo gorąco i też jest mniej ludzi, to potem chciałabym wam zaproponować przejazd do jednej z najstarszych dzielnic, właściwie z najstarszej dzielnicy, jeżeli chodzi o tą naszą japońską stolicę, czyli do Asakusy, gdzie znajduje się jedna z najstarszych i jedna z najsłynniejszych przede wszystkim świątyni, czyli Sensoji. Jedną z konstrukcji, która będzie dosyć właśnie w bliskim sąsiedztwie Toyosu i Miraikan, jest taki nowoczesna konstrukcja, która wygląda niemal do złudzenia identycznie jak nowoczesny łuk triumfalny w Paryżu, tylko odrobinę mniejszy. Co więcej, jak będziecie wysiadać z tego wodnego tramwaju, to może was zaskoczyć widok Statuły Wolności, bo odpowiednik tej statuły także Japończycy sobie zafundowali u siebie w mieście. I ta kolejka jest naprawdę fantastyczna. Przejazd nią dosyć sporo kosztuje, bo to jest jakieś chyba niecałe 500 jenów, ale wydaje mi się, że między 400 a 500 jenów w zależności od stacji, na której wsiądziecie. I przejazd tą kolejką to jest naprawdę trochę jak roller coaster, bo jeździ się potem przez dzielnice takie wysokościowców, wieżowców niesamowitych. Naprawdę troszkę można poczuć taki klimat jak z Łowcy Androidów, mi się wydaje. To jest bardzo złożona historia i jest to historia o miłości, jak każda dobra. My poznaliśmy się zupełnym przypadkiem w piękną noc w Krakowie. Ja jestem z Trójmiasta, Wróżka jest z Lubelszczyzny. Poznaliśmy się w Krakowie, a Akita zaczęła działać w Trójmieście, no bo taki był biznesplan. Natomiast sam pomysł przyjechał razem ze mną po moim pobycie prawie 5-letnim w Japonii, gdzie no tak naprawdę myślę, że jedyne co można powiedzieć robiłem, to krok po kroku zgłębiałem kulturę, która do teraz mi jest najbliższą kulturą na pewno. Zresztą parę polsko-japońską z Gdańska. Tak, no to ich synek, który jest pół Japończykiem, pół Polakiem. Pewnego dnia dostaliśmy bardzo piękną fotografię, jak już wyprowadziliśmy się z Trójmiasta, gdzie ten chłopczyk bawił się w pana z ramenem i miał z koca taką przyczepę zbudowaną. Miał na takiej tutaj tablicy napisane ramen z kurczakiem, ramen z wieprzowiną i miał miskę jedną od nas i w środku była włóczka zawinięta i on tam sobie siedział i sprzedawał i to było naprawdę super. Biorąc pod uwagę ewolucję tego, jak to wyglądało jeszcze 4 lata temu, to na pewno samo pojawienie się ramenu w takiej, czy rameniarni w takiej ilości, jakie są teraz, wpłynęło na postrzeganie samej zupy w Polsce, więc i tak daleko już doszliśmy od takiej przysłowiowej pomidorówki, a to jak dalej będziemy traktować dania takie, które idą już nawet zahaczając o dania gulaszowe, czy typowo jednogarnkowe, to pokaże czas. My staraliśmy się zawsze zrobić takie danie z tej zupki, które po prostu powoduje, że po zjedzeniu jednej miski ktoś wraca i sobie parę godzin później myśli, a zjadłbym jeszcze raz. Bardzo mi się to kojarzy z tym, co pamiętam, kiedy byłam mojej babci na wsi. Ja bardzo dużo tam czasu spędzałam, właściwie wszystkie wakacje i ferie. I przychodziły do niej te kumy, te koleżanki i one rzeczywiście siadały przy tej filiżance herbaty i jeszcze wtedy w tych koszyczkach metalowych, no bo tak było. I one siadały przy tej herbacie i tam zawsze któraś coś wyciągała, to jakieś cukierki, a to jakieś ciasteczka. I faktycznie one siedziały tak sobie, wcale niekoniecznie musiały plotkować, tylko tak gdzieś przy tym piecu przytulone. Tak sobie razem spędzały ten czas i to bardzo piękne tak, było. Myślę, że to jest właśnie taka esencja herbaty i znów wracamy do tego, że może nie tyle terminologii, co tego, że ludzie wszędzie wymyślają to samo. Jakiś taki hive mind totalny działa na całym świecie i chociaż ta gościnność, która jest sednem herbaty, przyjęcie gości, jest typowo japońska i oczywiście ubrana w tę japońską szatę pokoju, utensyliów, herbaty, kimona, nie kimona, nie wiadomo czego. Chodzi właśnie o tę gościnność, która w wielu bardzo kulturach się pojawia i tak naprawdę ciano ją
można praktykować nie tylko siedząc na macie i robiąc tę herbatę, ale po prostu żyjąc w konkretny sposób i w konkretny sposób odnosząc się do ludzi.